jest takim aktywem, które jest najcenniejsze, które jest warte tego, żeby dbać o nie, żeby je rozwijać dla dobra PGE Polskiej Grupy Energetycznej, dla dobra krajowego systemu elektroenergetycznego, dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Troska zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, której mam przyjemność być prezesem, ogłaszając strategię we wrześniu zeszłego roku, 2016, zaznaczyła, że jednym z projektów, które jest bardzo interesujące, które są bardzo ważne dla zrealizowania naszych celów biznesowych, jest rozbudowa, modernizacja, unowocześnienie zespołu elektrowni Dolna Odra. Zawarte dziś porozumienie potwierdza, że grupa kapitałowa jako całość to firma ukierunkowana na partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność, które są rozumiane jako dbałość o bezpieczeństwo energetyczne kraju, o zrównoważony rozwój i o dobre miejsca pracy. Porozumienie to zobowiązanie PGE GiEK, którego PGE SA jest gwarantem, że decyzja o wyborze technologii oraz wielkości mocy zostanie podjęta do końca drugiego kwartału tego roku. Po przeprowadzeniu wnikliwych, a w zasadzie po dokończeniu wnikliwych analiz technicznych, ekonomicznych, środowiskowych co do rodzaju i wielkości instalacji, które będziemy tutaj rozwijać. Działania te są niewątpliwie potwierdzeniem zainteresowania całej grupy kapitałowej tym, że rozwój instalacji wytwarzania energii, ale także instalacji wytwarzania ciepła w obszarze Polski Zachodniej, na Pomorzu, w Dolnej Odrze i w Szczecinie jest tym celem, który chcemy realizować i do realizacji którego będziemy dążyli. Pragnę przy tej okazji powiedzieć, że zespół elektrowni Dolna Odra od wielu lat prowadzi politykę stałego podwyższania efektywności wytwarzania energii elektrycznej, a także cieplnej poprzez instalacje proekologiczne, inwestycje, które konsekwentnie prowadzą do doskonalenia procesów zarządzania i organizacji pracy. Zapewnienie ciepła i energii elektrycznej jest najważniejsze, tak samo jak dbałość o środowisko. Tutaj, w Dolnej Odrze, a także w grupie kapitałowej PGE pamięta się o tym, że oprócz podniesienia sprawności produkcji energii elektrycznej, ważne jest też dbałość o naszych pracowników, dbałość o ich miejsca pracy, dbałość w końcu o środowisko naturalne, w którym przyszło nam funkcjonować. Przypomnę dwie duże inwestycje, które zostały już tutaj zrealizowane, albo których proces realizacji został rozpoczęty. Pierwsze to budowa kotła parowego wytwarzającego w elektrowni Szczecin energię z tak zwanej biomasy, zielonej energii, co dało tejże elektrowni drugie życie. Przypomnę o rozpoczętym procesie inwestycyjnym w elektrowni Pomorzany, budowy układów odazotowania i budowy układów odsiarczania, które zdecydowanie poprawią funkcjonowanie tych jednostek, umożliwią dostosowanie ich do nowych restrykcyjnych
regulacji unijnych i umożliwią funkcjonowanie i zapewnienie bezpieczeństwa dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Szczecina przez kolejnych wiele, wiele lat. Kończąc, wierzę, że kilkudziesięcioletnia tradycja i profesjonalizm zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, dyrekcji oddziału ZEDO, załogi, związków zawodowych będą sprzyjały kolejnym działaniom, które przełożą się na sukcesy ekonomiczne i techniczne. Przełożenie tych sukcesów waszych, które tutaj osiągniecie, na sukces grupy kapitałowej PGE jest chyba oczywiste, czego i wam, i sobie, i całej grupie życzę. A także mam nadzieję, że przełoży się na pomyślny rozwój Pomorza Zachodniego, jego mieszkańców i całego społeczeństwa, dla którego w końcu jesteśmy, dla którego pracujemy, dla którego wytwarzamy ciepło, wytwarzamy energię elektryczną. Dziękuję wszystkim bardzo, dziękuję za osiągnięte porozumienie. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze dużo okazji, żeby się spotykać i rozmawiać o kolejnych etapach naszych wspólnych działań. Dziękuję bardzo.